tej strony Michał D. Michodzinger. I dzisiaj rozpakuję paczkę, która mi dzisiaj przyszła. Ale co będzie? Tego nie wiem. Zaraz się wszystko pokaże. Właśnie ciekawostkę reprezentuję. Się to reprezentuje. Taka ciekawa paczka dzisiaj przyjechała. I zobaczymy, co się tam kryje. Na razie muszę to ostrożnie robić, bo ja tam kiwię, co mamy. Aha. Co to? Glowok. Tak, to jest Glowo, zgadza się, nie mylicie się. Ostatnim czasie, czyli w lipcu, zgłosiłem się, żeby popracować sobie Glowo, ale nie zdążyłem. No i wyniosło to, że dopiero po 3 miesiącach raczyli się odezwać, żeby do nich dołączyć. Choć i tak jest pewien problem, bo mam Glowo i tam się kryje Steward, co jest tam prawie gotowy. Więc można powiedzieć, że mam 2 firmy do wyboru. Jakbym nie zdążył w Glovo set na przykład grafiku wziąć, to sobie mogę w Stewardzie jeździć. I tak sobie na zmianę. Tak, żeby sobie dorabiać w razie trudnych warunków. No ja dobra, co my tu mamy? Phone support, nie znam. To jest chyba ten ochraniacz AT. I chyba ten powerbank, chyba ich wersji. Nie wiem, takie ciężkie to czekajcie. Ej, jajca. Tak, powerbank. Made in Dexler. No, w sumie taki. Ile mi amperów? 8000. No, takie dwa ładowania pełne mojego telefonu. USB typu C widzę, USB typu jeszcze micro USB B i zwykłe porty USB. No ale dobra. Tutaj jakieś kabulce, jest kabelek. Niestety nie mojego typu, on dostaje. To jest na chyba telefon, jak pisze phone support. Glovo PS1 Made in China. Kurde, się postarali. To jest pod XL. To jest chyba uchwyt na rower, nie wiem. No i sama torba, która mi się wydaje, chyba inaczej się prezentowała. O, zabezpieczona taśma. Czekajcie, trzeba odbezpieczyć. Racji i rozpakowywujemy. A to za niespodzianka, kurde. No, w sumie tak według historii. Terminalnie już nie dawają, ale dawają za to resztę. Aha, takie coś, kurde. Już nie miał jakiś tam prezentów jeszcze. Tutaj wystarczy już złożyć do swojego tego, kurde. Szkoda, że statywu nie roz tego, nie... Zostawiłem, bo bym wam zaprezentował bardziej szczegółowości. Ale to przecież nie. A są te poziomice chyba. Na ustawienie pięter. Tak, czy coś. A tam nie ma jeszcze czegoś. Aha. Tak to wygląda dziwnie i troszeczkę. A co tu jest? Czekajcie. Ja się to otworzyć? Aha. Aha, to jest futerał na telefon wodoodporny. Ten rower. Taki kejsik. Żeby jak zamówienia będą, to żeby się to po swojemu. To jeszcze tutaj coś dali. Słyszałem coś o tym, o tym zestawie do rowerów. Będę musiał popatrzeć. Dobra, to chyba wszystko. Tu jeszcze instrukcja obsługi jest nawet. Holy jajco. Wow. USB auto input, micro USB input, wejście.
Można powiedzieć w skrócie, że to są chyba podstawy Glovo. Więc to tak, na pewno jest plecak, case na telefon, żeby nie pobrudzić i tak dalej, powerbank i no i te. No i te akcesoria to teraz w takim kartoniku przyjedzie. Ja się zastanawiałem, co na początku wyskoczyło mi, że to jedzie z utek Włoch, a ja się przyglądam, że z Polski jednak. Tylko, że nie przyglądałem się paroma sprawami, że nazwa jest taka włoska. Nie mogę powiedzieć dokładnie jaka, bo tam nie mam przy sobie tego. I może tak to wygląda. Dobra. To było tylko na tyle. Tak zwany unboxing wyposażenia Glovo. Więc raczej więcej wam już nie pokażę. Jedynie moją pracę za pomocą GoPro, ale to już wkrótce. Trzymajcie się. Na razie.